Witam, dzisiaj pod lupę trafia klasyczny zegarek z lat 80., choć bardzo rzadki w dzisiejszych czasach, bo jest to Omega Automatic Genève, błękitna tacza, oryginalne białe wskazówki, mechanizm 565 na 24 kamieniach, automat, podkreślam, naprawdę w należytym stanie automat, bardzo precyzyjny. Na stalóweczce wszystko, szkło jest oryginalne, koronka, mechanizm, wszystko z jednej parafii oczywiście, bransoletka. Ładnie się komponuje, jest to duży zegarek, taki pokaźny, pokaźnych rozmiarów, ponad około 40 mm koperta, tak więc byłem u znajomego, troszeczkę nawet się rozerwaliśmy, wówczas się śmialiśmy, że jest szerszy minimalny milimetr od współczesnego Globemastera, która nie bagatela, ta Omega, wiadomo ile kosztuje, ponad 20 tysięcy złotych. Ale nie o tym dzisiaj jesteśmy, o na tle pięknego zamku Czocha. Bo dzisiaj mnie tutaj wywiała. Chciałem tak pokrótce pokazać, jak wygląda tutaj ta cała otoczka zamku. Byłem już w środku na zwiedzaniu. Warty zobaczenia, nie ukrywam, że nie. Ale coś więcej, no nie jest to nic specjalnego, ale warty zobaczenia. Ale wracając do tematu, mamy tu omeszkę. Prosiłbym o przytrzymanie telefoniku, a ja pokażę, że otwiera, naprawdę się go trzyma zapięcie. To jest właśnie coś niesamowitego, że tyle lat, a naprawdę to zapięcie trzyma jak u nowego zegarka. O, proszę zobaczyć, jak u mnie na dłoni spoczywa ta Omega, błękitna tarcza. Nie była odnawiana koperta, naprawdę coś ładnego. Pozwolę się tu posłużyć lupą. Tak, tu pod lupą. A co chciałem pokazać? Oryginalne sygnatury na bransolecie, to jest ważne. O, tutaj, tu. Nie wiem, czy będzie widać, bo ktoś mi też tu pomaga z telefonem. O, ale widać sygnaturki. Chociaż wiadomo, wszystko jest na zdjęciach. Tak, na zdjęciach. Ale proszę telefon do rączki mi. To ja coś postaram się pokazać więcej. Wówczas możliwe, że nam się uda coś pokazać. O, tak nawet będzie widać te sygnaturki. No, ciężko jest z takimi smartfonami jednak, ale to co jeszcze mogę powiedzieć, jest to na pewno bezproblemowy zegarek Omega, nie odbiegająca od współczesnych. Współczesne takie błękitne Omegi zaczynają się, ja wiem, od 15 tysięcy zwyż, chcąc, nie chcąc. A tu jest piękna, piękna Omega za naprawdę nieduże pieniądze, bo ja za nią nie tyle, że żądam, czy chcę, ale ona jest warta około 3,5 tysiąca złotych do minimalnej negocjacji. Tak więc za taki pokaźny zegarek z takim bardzo rzadkim mechanizmem, 24-kamieniowym automatem, podkreślam, 565 z jedynką w środku, czyli ta Omega, ten mechanizm i ta cała